Cześć, witajcie na kanale Ogrodowe Sprawy. Dzisiaj zapraszam Was do mojego ogrodu, bo chcę Wam pokazać cudnie kwitnące narcyzy i przedstawić kilka roślinnych nowości. Pokażę Wam również kółko tulipanowo-bukszpanowe i magnolie. Zajrzymy również do piwoni, które przesadzałam jesienią zeszłego roku, bo coś mi się wydaje, że są całe w pąkach. Więc przy tej okazji opowiem Wam, jak postępować z tymi roślinami, aby cieszyć się ich kwiatami już w pierwszym sezonie po przesadzeniu. Zapraszam na ten odcinek. Na początku tego filmu chcę Wam przedstawić niesamowite i bardzo urokliwe narcyzy w odmianie recurvus. To są te tutaj piękności. Mam je w ogrodzie od zawsze. Kiedyś był problem z tym, aby je kupić. Wszyscy ogrodnicy bardzo poszukiwali ich cebulek. Zakochani w tych narcyzach, pamiętając ogródki babć i mam, chcieli bardzo nabyć je sobie do swoich ogrodów, ale był z tym problem. Na szczęście ten stan się zmienił. Dzisiaj bez problemu możemy tą odmianę kupić w różnych sklepach ogrodniczych, czy to stacjonarnie, czy przez internet. No i ja uważam, że jest to ogromne szczęście, bo odmiana jest naprawdę fantastyczna. Te narcyzy wcale nie mają ani kwiatów pełnych, ani jakichś ogromnych, a mimo to uwielbiamy je. Za to właśnie, że są takie urocze, skromne, po prostu przepiękne. Płatki mają białe, a środek kwiatu taki limonkowy z czerwonym kółeczkiem. Uważam, że są urocze. U mnie rosną tutaj jako obwódka, ale chyba je będę stąd zabierać w bardziej słoneczne miejsce. Co prawda one mogą rosnąć w półcieniu, ale ładniej kwitną w słońcu. Zaletą tych narcyzów nie są tylko piękne kwiaty, ale i termin kwitnienia. Opóźniony względem innych odmian. Dlatego tym bardziej warto je sadzić w ogrodach. Bo kiedy inne już przekwitają, one dopiero zaczynają rządzić. Kolejnymi narcyzami, które mam u siebie w ogrodzie i które również Wam polecam, są te pełne piękności. To odmiana Bridal Crown. Tak samo jak te w odmianie Recurvus, cudownie i bardzo mocno pachną. Naprawdę ich zapach jest tak niesamowicie silny, że za każdym razem, kiedy tutaj przechodzę koło tej rabaty, to w odległości dosłownie nawet kilku metrów czuć ten zapach. Są nieprawdopodobnie piękne, pachnące, no i kwitną bardzo długo, jeżeli tylko nie ma upałów. U mnie na tej rabacie cieszą mnie już jakieś 2 tygodnie. Niektóre są już w pełnym rozkwicie, a niektóre dopiero w pąkach. Cudownie komponują się z tulipanami liliokształtnymi, z tymi fiołkami, z szafirkami, ale i innymi kwiatami wiosennymi, więc jeśli nie macie ich jeszcze u siebie, to zaproście je, bo naprawdę warto. Tej wiosny pisaliście mi wiele komentarzy i wiadomości prywatnych o tym, jak to ucierpiały bardzo Wasze magnolie w związku z mrozem, który przyszedł na kilka nocy. Jak widzicie, moja Alba Superba również dostała po uszach. Niezależnie od tego, czy miała już rozwijające się kwiaty, czy miała takie grubsze pączki, czy bardzo ściśnięte, niestety prawie wszystko opadło. Najpierw zczerniało, a później opadło. No i muszę Wam powiedzieć, że widok był bardzo nieciekawy. Chodziłam koło niej przygnębiona. Wydawało mi się, że w tym roku nie zobaczę ani jednego kwiatka, ale okazuje się, że kilka spóźnialskich się uratowało. Magnolia wypuszcza już piękne, młode liście, więc pozostaje mi tylko oczyścić ją trochę z tych właśnie kwiatów suchych, po to, aby piękniej wyglądała. Nieco późniejszą odmianą od Alby Superby jest ona, Galaxy. Przepiękna magnolia o różowych, dużych kwiatach i pionowym pokroju. Jak widzicie, u mnie nie do końca się to sprawdzało. Ona nie rosła za bardzo pionowo, ale poradziłam sobie tak, że poprzecinałam jej gałązki
prawie na taką wysokość, jak już chcę ją mieć. Myślę, że w tym roku jeszcze wytnę jej tą gałąź, bo ona będzie tutaj się pochylała na ścieżkę. No i to będzie koniec cięcia. Nie przeraża mnie to, że ta roślina będzie kwitła wyżej. Będę miała i tak piękny widok z okna, a nie chcę jej ścinać od góry, ponieważ nie chcę, aby ona mi się tutaj rozkładała na moje rabaty, na moje ścieżki i zbyt dużo zacieniała. Więc taki pionowy pokrój jak najbardziej mi pasuje. Niestety ona w tym roku bardzo szybko przekwita. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Wydaje mi się, że we wcześniejszych latach, rok wcześniej, dwa lata wcześniej, kwitła dużo dłużej. W tym roku, nie wiem, czy przez to, że raz mamy 0 stopni, raz mamy 22, czy przez ulewne deszcze połączone z wiatrem, no ale efekt jest taki, że mnóstwo płatków leży pod magnolią, a na gałązkach jest ich coraz mniej. Niemniej jednak udało mi się zrobić jej dużo zdjęć, bo naprawdę niesamowicie mnie zachwyca. Jest przepiękna, przeurocza, no i chciałam sobie jakoś zatrzymać na dłużej ten efekt. Szykuje się chyba wielki sukces z piwoniami. Zasadziłam je tu, na tej nowej rabacie, jesienią w dwóch trójkątach. No i wszystko wskazuje na to, że jest im tutaj dobrze, ponieważ mają już na każdym pędzie pączka. Małego, bo małego na razie, ale wszędzie są. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, te pączki rozwiną się. W zeszłym roku po raz pierwszy w życiu zdarzyło mi się, że moje piwonie, mimo że wiosną wykształciły pączki, później ich nie rozwinęły. Po prostu wszystkie uschły. Poczytałam więc, no i dowiedziałam się, że pąki usychają u piwoni z różnych powodów. U mnie ewidentnie była to ogromna susza, która była w zeszłym roku i mimo, że piwonie podlewałam, to niestety nie udało mi się doprowadzić do tego, aby pąki się rozwinęły. Piwonie to są rośliny pięknie kwitnące, długowieczne, ale i wymagające. Nie znoszą suszy, ale i wahań wilgotności. Więc co z tego, że w czasie, kiedy nie ma opadów, my przyjdziemy z wężem czy z konewką i raz na czas je podlejemy. One potrzebują stałego poziomu wilgotności do tego, aby wytworzyć pąki i je rozwinąć. Oprócz tego są to rośliny żarłoczne. Potrzebują sporą dawkę obornika granulowanego, nawozu wieloskładnikowego po to, aby były w stanie wytworzyć i wykarmić te wielkie kwiaty. Często robimy błąd już przy sadzeniu piwoni, wybierając dla nich stanowiska niezbyt słoneczne. Piwonia to jest roślina, która uwielbia wygrzewać się w słońcu. Potrzebuje go naprawdę sporo po to, abyśmy mogli zobaczyć jej piękne kwiaty. Dodatkowo popełniamy błąd polegający na tym, że pakujemy na rabaty w otoczeniu piwoni zbyt wiele roślin. One wtedy walczą między sobą o składniki odżywcze i o wodę. No i rozkapryszona piwonia się poddaje. Inne rośliny dają radę, natomiast ona wypuszcza nam same liście. Aby mieć w ogrodzie te piękne, królewskie kwiaty, pamiętajmy więc, aby nie sadzić piwonii w miejscach, gdzie jest zbyt krótko słońce i nie tylko w momencie, kiedy ją sadzimy, ale i za parę lat. Nie sadźmy w trawnikach, pod drzewami, pod krzewami, w ubogiej glebie. Pamiętajmy, aby zapewnić jej stały poziom wilgotności, no i aby nie przysypywać jej w czasie sadzenia zbyt głęboko ziemią. Piwonia tego nie znosi, nie będzie Wam kwitła, jeżeli przysypiecie ją warstwą ziemi grubszą niż 3 cm. Wiele razy słyszałam, że mam rękę do roślin, no i to chyba prawda, bo 3 lata temu przesadzałam w letnisku bardzo starą piwonię i wiecie co? Już w kolejnym sezonie po przesadzeniu ona pięknie zakwitła, no i kwitnie co rok. W tym ogrodzie, również w zeszłym roku, pokusiłam się o to, aby wszystkie swoje piwonie przesadzić na tą właśnie wielką rabatę.
I zarówno te późniejsze mają pączki, jeszcze bardzo malutkie, jak i ta jedna, jedyna, bardzo wczesna. Co prawda ma jednego pączka, ale jest. Nie mogę się już doczekać, bo ona ma piękne, takie mocno buraczkowe kwiaty. Będzie akcent w ogrodzie. No i przyszedł chyba czas na najbardziej spektakularne kwitnienie w moim ogrodzie. Tylko spójrzcie, co się tutaj dzieje. W ostatnim filmie pokazywałam Wam to kółko bukszpanowe, wypełnione tulipanami, ale wszystkie, no może prawie wszystkie, były wtedy w pączkach. Dzisiaj sytuacja wygląda inaczej. Teraz słońce zaszło, więc one się troszkę przymknęły, ale dziś były już w pełnym rozkwicie. Wyglądają przepięknie i wiecie co? Wczoraj okazało się, że te czerwone pachną. Mam je od lat, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby je wąchać. I wczoraj mój mały syn zauważył, przechylił się tak tutaj przez ten żywopłot, mało nie wpadł do środka, ale zauważył, że one pachną. Więc odbyło się komisyjne wąchanie i okazało się, że tylko te czerwone mają piękny zapach, bo żółte już nie. Natomiast te pomieszane żółto-czerwone też już trochę pachną. Teraz, kiedy słońce zaszło i one się zamykają coraz bardziej, uwidacznia się u nich na każdym płatku takie jakby lekko fioletowe muśnięcie. Przepięknie to wygląda, bo przy takim nasadzeniu grupowym ma się wrażenie, jakby te tulipany były czerwono-fioletowe. Tak jakby były dwukolorowe. Cudne. No i jeszcze przy takim świetle, przy ich zamknięciu mają takie coś, jakby były satynowe. Niesamowite jest to wrażenie, bo kiedy świeci słońce, to one wyglądają zupełnie inaczej. W moim ogrodzie mam tulipany o wielkich i bardzo wyraźnych kwiatach. Wiele z nich pokazywałam Wam w ostatnim odcinku, który robiłam o tulipanach. Jeśli nie widzieliście, to do opisu tego filmu wrzucę Wam link do tamtego odcinka. W opisie znajdziecie również rozdziały do tego odcinka, więc będziecie sobie mogli sprawdzić na przykład pisownię niektórych odmian tulipanów, o których opowiadam. Mam tu w ogrodzie również tulipanowe maleństwa. Pokazywałam Wam turkestanika, odmianę kremową tulipanów botanicznych, które kwitły w zeszłym tygodniu. Teraz już niestety kwiaty przekwitają, ale zaczyna się spektakl drugiej odmiany botanicznej. Perska perła. Cudowny tulipan, przepiękny, fuksjowy, z żółtym środkiem. Długo nie chciał się otworzyć, a ja chodziłam koło niego i chodziłam i zastanawiałam się, co to jest za odmiana. Ponieważ zamówiłam z botanicznych dwie podobne do siebie. Little Beauty też miały być różowe. Nie wyszły mi. Nie wiem, co się z nimi stało. W każdym razie jestem pewna, że to nie są Little Beauty, bo tamte miały być biało-fioletowe w środku. A te mają piękne, żółte środki. Niestety, no, przyszła chmura i one momentalnie, jak tylko nie ma promieni słonecznych, się zamykają. Ale rano zdążyłam je sfilmować, więc możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają w pełnym rozkwicie. We wstępie tego odcinka powiedziałam, że przedstawię Wam kilka roślinnych nowości, które kupiłam w zeszłym roku i posadziłam w tym ogrodzie. Nie będę Wam się chwaliła pięknymi kwiatami tych roślin, bo na to jeszcze przyjdzie czas, ale chcę Wam je przedstawić po to, abyście zorientowali się, że są u nas rośliny, które pięknie i długo kwitną, ale również są odporne. No i jeżeli Wam się spodobają, to może wprowadzicie je do swoich ogrodów. Warty uwagi i chyba już całkiem popularny jest bodziszek Rozan. Ja nie wiem, dlaczego do tej pory go nie miałam, ale on święci triumfy, dostaje ciągle jakieś nagrody, więc wprowadziłam go do siebie. Tutaj na tym półkolu zasadziłam 5 sztuk, dając mu takie stanowisko półcieniste. Przeczytałam, że on lubi słońce, ale
ludzie, którzy go uprawiają od kilku lat w ogrodzie, podpowiedzieli mi, że nie do końca to jest tak z tym słońcem, że lepiej kwitnie i dłużej na stanowisku półcienistym. Więc dostał takie miejsce u mnie w ogrodzie i czekam, aż utworzy tutaj takie piękne poduchy, bo ten bodziszek kwitnie bardzo obficie, rozrasta się, więc u mnie jest posadzony co 50 cm. No i czekam na jego jakieś pierwsze kwiaty. Ma kwitnąć od czerwca aż do października. Kwiaty są bardzo duże, jak na bodziszka, w kolorze takim niebiesko-fioletowym z białym środkiem. Przepiękne. Wszyscy, którzy kochają rośliny, znają te bodziszki, sadzą je u siebie, trudno je dostać. Mi udało się zdobyć tylko 5 sztuk, ale spokojnie. Jak się rozrosną, to je podzielę i będę sadziła dalej. Tuż za bodziszkami posadziłam krwawniki. Rośliny niesamowite. Nigdy ich wcześniej nie miałam w ogrodzie, ale one teraz są bardzo popularne ze względu na to, że nie wymagają w zasadzie od nas niczego poza usuwaniem przekwitłych kwiatostanów. Radzą sobie świetnie w słabej glebie, nie wymagają podlewania, żadnego nawożenia, no i kwitną bardzo długo. Świetnie wyglądają ich kwiaty, zarówno jak są świeże, jak i zasuszone. Ja dla siebie wybrałam odmianę Apple Blossom, czyli taką o kwiatach w kolorze pudrowego różu. Co ciekawe, kwiaty te najświeższe są różowe, a później w miarę jak się starzeją, bledną. Więc w jednym momencie na jednej roślinie mamy efekt mozaiki. Kwiaty różowe, kremowe, no i białe. Wygląda to cudownie. Chcąc kupić większą ilość tych roślin, sporo się nagimnastykowałam. Szukałam stacjonarnie, jak i grzebałam w internecie. Udało mi się kupić aż 2 sztuki tej odmiany Apple Blossom, bo tak jest rozchwytywana. Ale udało mi się również wysiać krwawniki, myślę, że właśnie tej odmiany, i pięknie mi wzeszły. Te wszystkie rośliny, które tutaj widzicie, poza właśnie tą większą, to są rośliny pochodzące z mojego wysiewu. Okazuje się, że krwawniki można z powodzeniem wysiewać i że w większości przypadków powtarzają cechy rośliny matecznej. Jestem bardzo ciekawa, jak zakwitną i czy w ogóle zakwitną w tym roku. Na pewno te 2 sztuki kupione przez internet pokażą piękno swoich kwiatów. Już się nie mogę doczekać. Nigdy wcześniej też w ogrodzie nie miałam kuklików. Zawsze podobały mi się ich kwiaty i liście, ale kolor tych kwiatów nigdy nie chwytał mnie za serce. Sytuacja się zmieniła w momencie, kiedy zobaczyłam odmianę Bellbank, czyli tą, którą mam teraz u siebie. To są cudowne kwiaty, półpełne, zwisające uroczo jak dzwoneczki w dół, nie wyższe niż na 40 cm. No i w takim przepięknym kolorze, różowo-czerwono-miedzianym. Coś cudownego. Od razu jak je zobaczyłam w zeszłym roku, kiedy robiłam tą rabatę, zamówiłam je w internecie. No więc czekam na pierwsze kwitnienie. A jak wiadomo, na te pierwsze kwiaty czeka się z największą niecierpliwością. Widziałam, że u Was w ogrodach, w jakichś cieplejszych rejonach Polski już macie kwiaty kuklików, już się nimi możecie cieszyć. Ja jeszcze czekam. Czekam i czekam i nie mogę się doczekać. Muszę Wam powiedzieć, że kukliki to są świetne rośliny na stanowiska słoneczne do sadzenia jako obwódki rabat lub do ogrodów skalnych. Świetnie się tam sprawdzają. U mnie na razie są 3 sztuki, bo ja nigdy nie kupuję docelowej liczby bylin, bo chyba bym zbankrutowała, więc zawsze zakupuję kilka, czekam aż mi się rozrosną, później je dzielę, no i obsadzam dalsze części ogrodu. Tak też będzie z tymi kuklikami, bo już dzisiaj wiem, że 3 sztuki to za mało.
To już wszystko w tym odcinku. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału po to, abyście nie przegapili żadnego z kolejnych filmów, bo w tym sezonie będzie się naprawdę dużo działo w moich dwóch ogrodach i w szklarni. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, a jeżeli potrzebujecie większej ilości inspiracji, to zaglądajcie na mojego Facebooka, Instagrama i stronę Ogrodowe Sprawy. I pamiętajcie, że w opisie każdego filmu znajdziecie dokładną pisownię roślin, o których opowiadam w moich filmach, jak i rozdziały do nich. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę udanego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. There is a life I lead in this city.